Zaczynamy zresztą o której godzinie? Czy będzie dzisiaj Destiny? Nie. To w Destiny już wszystko mam zrobione, także. Musiałbym tylko raid zrobić. Chyba, że pójdziemy na raid. To mogę iść. Dobra, bo bandycki meczyk. Ładnie nam zaczął tutaj Dumel, ale teraz jedzie Galerion. Zundę. Top7.pl leży. No, to tak jak myślałem. Nie jest mi rażek, od razu są headuwerki. Ale generalnie rzecz biorąc, już pierwsza runda mi się dużo bardziej podoba niż tam cały mecz. Cześć, wait, siemanko. Witam cię serdecznie. No! No. Pustynne w ogóle ty. On przeszedł do drugiego etapu? Ale nie płynę poprzednich większych. To nie jest plucie, no tylko to jest stwierdzenie faktów, no niestety. Taka prawda. No, emeczka stracona. Bez straty forsnie. Szanuję. Szanuję. To jest to, co uwielbiam. Wychylanie się na digle i na tym, na mirażyku w drugiej rundzie. Się zawsze tak kończy. 4 strzyżeczki, 1 digle. No to zobaczmy. Cyk. Ładny headshotcik na środku. Proszę, nawet mołotowy latają na tym mirażu, bo na koblu to tak średnio z tymi mołotowami. Dumel. Dumel ma kontrolę. Generalnie. Paczka jest na zakręcie, ale Arab stoi na respie, także tutaj nie da się skrócić ładnie. No mirażyk, no co tu dużo gadać, no. Co tu dużo gadać? Cztery na dwóch. No, tutaj nawet potrafią sobie plecy popatrzeć, nie? Tak wiedzą mniej więcej, gdzie ci zawodnicy mogą im tutaj wychodzić. Ale pleców nikt nie patrzy. Powiem szczerze, że tutaj była jeszcze szansa. Tak czy inaczej, full ekwanty. Tero! Czy pustynny opierdala? No nie wiem, poza to monter. Musisz zapytać. Może ci opierdoli, no ja tam nie wiem.
Całkiem niezłe fuleko, nie? Co tych broni pozabierali? Ale... się nagłabał tych ekofragów teraz pustynny, ty. Gdyż jak mi coś na ten temat więcej opowiadał? No to może opowiesz, kierownik, ty. Nie, ośmieszki to są, nie? Poza to nie obrażaj się. Zresztą pustynny chyba ma dziewczynę, z tego co tam na Facebooku widziałem, także... także wiesz, zajęty. No. Co tam się kurwa dzieje na tym? A, z tego co widziałem, to za każdym razem tam na środku. Kobi wjechał! Ale fleszek ciekawy. No i proszę. 3-3, 4-3 nawet było. Tygrys z Fordonu nie ma neta? No widzisz, to tak się wymieniamy. No. Kuba w pierwszym etapie chwaliłem, a na razie 004. Cześć Piotrze, siemanko. Gdzie znajdziesz monitor Samsunga, co mam w reklamce? Pewnie na stronie Samsunga. Nie, on coś z tym metem ostatnio cały czas miał, nie? Kuba, a ty graj, a nie gostujesz na czacie, ty. Skup się na graniu lepiej. No tak, bombową poszedł na tą radę osiedla, nie? Bo coś tam, generalnie rzecz biorąc, to... to mu kibel wstawić przed okno, nie? On się nie chce na to zgodzić, idzie walczyć, no. Chciałem mu klamkę pożyczyć, a mówi, że nie potrzebuje. Poszło! Jakie tam full auto siadło w ogóle. Ładnie gra ten Syciku, no ładnie gra, no. Generalnie jest ciekawy meczyk. Na razie tylko Kuba 006. No nie ma, nie ma. Chciałem mu pożyczyć klamkę do tego. Do kosza na śmieci. Tutaj było ostro, było ostro. Zundę.
Pustyny Drakutasi, nie? Mamy agenta? Poważnie? No mamy. I to tego klasycznego. 007. Dawać mi tu. Talenty. Trzaskać mi trochę duwery. O, ładnie sobie weszliście. Razem sobie weszli. Mimo tego, że przecież była trójka zawodników praktycznie na... To weszli sobie dobrze. Proszę. No, Dusia, masz rację, no. No jeszcze sporo rund, to jest druga sprawa. Także Kuba tam kąsaj, kąsaj. O, mało brakowało i tutaj ten skanik mógł wejść. Ale widać, że mirażyk, nie? Nie dziki, mołotowe, wszystko, tej smołki. Od razu widać. Proszę! A ja bym chciał, żeby Sajusiowi śmietnik postawili jeszcze przed drzwiami najlepiej. Tak, żeby gdy wychodzi z balkoniku swojego pięknego, miał ten, miał śmietnik przed, pod nogami, a jak wychodzi z domu, to żeby miał śmietnik przed nosem. Nie? Trzeba zrobić ankietę. I wysłać do wspólnoty mieszkaniowej. Kolega, no najlepszy, no co, za dobrze. Za dobrze bym miał. No, ładnie sobie tu poradził. Ale Kuba zabił. Że licencja na zabijanie jest. Wspaniale. Minimum 10 metrów od okien i drzwi przeznaczonych na pobyt ludzi. No to tak akurat 10 metrów, no. Ale mu wyjechali, ty. No nie. No nie. Ale u mnie też miałem, jak ja tutaj kupowałem to mieszkanie, to wybrałem tutaj to mieszkanie, bo tutaj miał być parking na samochody, taki wiesz, dla tych, wiecie, wiesz, tych. Tutaj dla tych, przed chatą miałem mieć parking. No i wybrałem to mieszkanie, bo ja będę miał samochód pod oknem, można powiedzieć.
Będzie dobrze, nie? No i oni sobie zmienili, nie? Zmienili, bo sobie zrobili większe ogródki, generalnie. No to jak oni sobie zmienili, żeby mieć większe ogródki, to ja sobie tak i tak tutaj parking zrobię. No. Także tak to wygląda. Cześć Dave, Wanku. Nie ma lekko, słuchajcie, nie ma lekko, trzeba walczyć o swoje. No, ale to teraz CT ładnie odjechało. A Juki już kolejna dobra akcja na tym B. Mimo tego, że na B nigdy tych fragów nie ma zbyt wiele, to Juki ma 12 na 5 już. No. Ładnie sobie radzi, ładnie póki co. Cześć Magawelku, siemanko. Co potrzebuje drużyna, aby szybko się rozwijać? No chęci! Chęci! Do grania! Do wygrywania jako drużyna! A nie do gwiazdorzenia! Ja czasami nie rozumiem tego, co się tutaj dzieje na tej mapie, no ale... Całkiem dobra, niezła akcja terrorystów. Zapis do trzeciego etapu. Trzeba mieć suba, Dejziak, także ciebie to nie dotyczy. No. Nawet go nie zauważyli. O nie. Ale pustyny to ładnie zrobił ty. No. No dobra, Zunda. Sytuacja 1 na 2, paczka oczywiście zostawiona na respie. No bo że jakże mogło być inaczej. No, ale to potrafi grać, no. Potrafi. Szczególnie na Mirku. Ale nie, on generalnie tam... Taki za bardzo szalony jeszcze jest, ale... Aha. Ugra czy nie ugra? Oj. Nie. O, jaki ładnie. Ale słyszałem go. Co zrobił Tosia? Co zrobił? No, pustynia ładnie zagrał tą rundę.
Co zrobił Tosia? Słyszał go. Nie widział. No ja go słyszałem na spekcie. Dokładnie, Tosia. Dokładnie. Ja jestem ciekaw, jak się odwrócą tutaj rolami, nie? Bo teraz wcale takiego słabego tego wyniku tutaj nie ma, 10 do 5. Tosia, jaka wulgarna. Lubisz być Tosia taka wulgarna? Przyznaj się. No Syciku, 7 na 8, nie? Nie, no Yuki fajnie zagrał. No Retro tam wykasował ich, nie? Ale Pustynny dobrze zagrał, nie? Mimo tego, że kutasił na tych pierwszych rundach, to później miał takie dwie akcje całkiem przyzwoite. No zobaczymy, jak się tutaj... No właśnie, moja też lubię wulgarność, dlatego wiesz, dlatego się pytam. Może się z Tosią dogadam jakoś, no co? Momonia, no wiesz, no, dogadujemy, coś nie możemy dogadać, no. Może Stosia mi pójdzie szybciej. No Mariuszku, dobrze mówiłeś, no dobrze mówiłeś. No proszę, jaka ładna ustaweczka na B. No kurwa, Pustynny, ja w szoku jestem. Tak, Arab to jest. Cześć Zefir, siemanko. No ale sobie jechali. Raz, dwa, bez straty HP. Kurwa ty. Aha, wywaliło im jednego typa z wida. Nie wiedzieli, że ci już podchodzą. No niestety no, trzeba się orientować, Zundę. No niestety. Ale kiedy? W piątek gramy. Gramy w piątek, nie wiem jak to będzie. Bo ja już się czułem dzisiaj dobrze, znowu się czuję źle. Zobaczymy ile w ogóle dzisiaj wytrzymam przy tym kompie. Chyba nie za długo. Niestety. Jest i Kuba. Gramy chyba najważniejszy mecz w Pele z Izekami. Właśnie nie wiem, Dave, wiesz. Albo mnie bierze przeziębienie, albo co, no nie wiem. Jakieś dreszcze mam, zimno, ciepło.
No, witam cię, medaleczku. Siemanko. Gdzie jest Kuba? Quattro spokojnie. No musimy jakoś dać radę. Alkohol dobrze rozgrzewa, no. Ale bzykanko też na przykład dobrze rozgrzewa, kierownik, wiesz? Dużo rzeczy jest, które rozgrzewają. No, pustynia. Jeden frag jest. Ale obawiam się, że tutaj Tero może mieć zbyt wielką przewagę, powiem szczerze. Aż dziwne, bo tutaj przecież ten skład mają Araba, mają Zundę, mają Pustynnego w ogóle. Ale coś. To starość? Nie śmiej się, Feta, ze starości ciebie też czeka. Mówisz, stawkarze, takie bzykanko z alkoholem, to już w ogóle, no. Zunda został się w formę 2 lata temu. Siema, Michał. Polska poszła. No, Arab też tutaj widzę, że bez formy trochę. Mecz z Izakiem o 18, bo my później z Izakiem komentujemy. Tak, żeby tamte mecze mam zawsze o 18, chyba że w poniedziałek albo we wtorek, to nie pamiętam, gramy 2 mecze, czyli gramy chyba od 20 i 22, nie wiem, jakoś tak. Chciałbym sprawdzić. Bebir nie przejmuj się tutaj, ja myślę, sami swoi, tutaj myślę, że tutaj dużo już spróbowało sobie dzisiaj o tej godzinie, wiesz? Kingwin wygrał 16-3 ze Space Soldiers. No i bardzo ładnie, no. Nie no, Reto to i tak kasuje, że to jest koniec, nie? W ogóle są kasowani. Jak ta lala, nie? 14 do 5. Pauza, tak, tu to potrzeba jakichś zmian. Tu potrzeba jakichś ustawień. 25 na 8, reto. No dobrze, Soniaczek, no dobrze, no. Bardzo dobrze, niech tak będzie. Szykuję nowy ten na streamach. Nową serię, test sprzętu. Tylko nie wiem, czy się firmy na to zgodzą. Ale już rozmawiam z niektórymi. Będziemy testować. Znaczy, nie wiem, czy będziemy. Tak zamierzam. Testować sprzęt różnych firm i to, co będzie złe, będziemy rozwalać o ścianę albo o podłogę, tak trochę na wyżycie, a to, co będzie dobre, będziemy zostawiać. Jak myślicie, zgodzą się?
Bo nie wiem. Chyba raczej nie. No, zobaczymy. No bo wiecie, no trzeba. No niech robią dobry sprzęt, to nie będziemy go rozwalać wtedy, nie? Leci dalej. Przecież nikt im nie każe bubli. Produkować, nie? Dobra, bo tutaj jest szansa, żeby to ugrać. Proszę. Dużo czasu, pokombinować można, ale to już chyba wiedzie, jest pustynny. A to jest dla jednego do drugiego do ugrania. No tak, Mariusz, no ale wiesz, no... My jako konsumenci też nie lubimy być robieni w balona, nie? Skoro oni coś reklamują, skoro zarzekają się, że coś jest dobre, a okazuje się, że takie nie jest, no to... To chyba źle, nie? No nie no, ale to jest za mocne dla nich, nie? Szczerze powiedziawszy. To inaczej nie powiem ci, bo nie grałem na Rivalu. Grałem na Senseju, jestem zadowolony z Senseja. A na Rivalu nie grałem, także ci nie doradzę. Niestety, przykro mi bardzo. Jak on ich kasuje, nie? Jezusicku! Karwa, kawunia, ale jak gra Leto, to bym mógł dać inną mapę, tej bez kitu. FK2 dobra mecha, no, tylko że tam jest problem taki, że FK2 kiedyś robiła Zowi i Zowi robiła te myszki naprawdę dobre, a teraz to jest Benku, nie? Ja nie wiem, czy to one są jeszcze takie dobre, jak były kiedyś. No pamiętam czapkę z tą, ale widzisz, że z wami się dogadać to jest ciężko, no. Nie no, jak oni kasują w ogóle, nie. Ja nie mogę. No tego to się nie spodziewałem, nie. Ale Janusz, chyba dobrze trafiłeś w wynik, bo Janusz powiedział, że to będzie 23 do 7. Na razie jest 16-5. No proszę. Wykampione dwa fragi. Oczywiście paczuszka zostawiona na respie, no bo... Dlaczego nie? Nie no, Havana, ja nie mówię, bo nie wiem. Także jeżeli mówisz, że dobra, no to najwidoczniej tak jest, no.
Zastanawiałem się, czy po przejęciu Benku Zowi przez Benku czasami nie stracą na jakości te mechy, nie? A jak mówicie, że nie, to dobrze, no. Potem postawił na A, oni poszli na B, no. Cześć, Lukres. No właśnie tak średnio bym powiedział. Raz się czuję lepiej, raz gorzej, ale już jakoś funkcjonuje. No dobrze, czapka nic. No, ja mówiłem, że nie wiem. Czy tak, czy nie. To na czym grali prosi, to na to w ogóle nie patrzy. Trzymaj się, elektryk miłej roboty. W końcu ktoś go skasował na tej galerii. Dziękuję ci. I za siemanko. O, będzie runda, będzie. Reto ginie i zaraz jest po rundzie. Siedemnaście sześć. Dobra, teraz ona ma Reto 31-10. Zundę 7-21. Kuba to samo. Ciężko. Jakbym widział siebie, jak rzucam granaty. Identycznie tak samo. O, pustynny! Arab, kurwa. Arab. Wiem, Janusz, wiem o tym doskonale, no ale... No! Alkes, dawaj, ugrasz to. Słyszałeś już jednego. Rodopaka idzie na B. O, właśnie. No i zobaczymy. Dobrze mu idzie póki co. Dumel. Chyba zrobił coś najgłupszego, co można było zrobić, nie, w tym momencie. No ale! Tak sobie wymyślił. Tak, w piątek gramy PLN, no, na Izaków. Będziecie nam kibicować, czy nie? Mam nadzieję. Ładnie to zagrało. Jeden na trzy miał, nie? Nie. No to niedobrze. To bardzo niedobrze. Bardzo niemiło z waszej strony.
No. Widzisz kieres, nie? Ale jak wypłacają na przykład nagrody ze Steela, no to wszyscy wiesz, nie? Kibice, kochani. No zawsze się kibicuje słabszym, nie? A my jesteśmy słabszymi. Także zawsze się słabszym. Generalnie powinni się nam kibicować. O, pustynny. No, kurwa, zundę to. Przechodzi sam siebie, nie? Bez kitu. No nie, no ale zjechali teraz, nie. Ja nie mogę w ogóle. Nie no, generalnie rzecz biorąc, jeżeli wygramy, to będzie zaskoczenie, no przecież to są profesjonalni zawodnicy, no płacą im za to, że grają, nie? Że trenują, są na bootcampie, no muszą, to wiesz, no. Ja przez 2 tygodnie zagrałem może 3 mapy w CS-a. Także wiesz. Izak tak samo za dużo nie grał teraz w CS-a. No, Sajus z Pongowskim grają cały czas. Tutson tak samo. Cześć Bolson, witam cię serdecznie. No tu już widzę. YOLO gra. Jak ocenię grę Pustynnego? Pustynny nie gra źle. Powiedzmy sobie szczerze, że wydaje mi się, że chyba jest nawet najlepszy, jeżeli chodzi o CT. No ten zawodnik tutaj miał ostatnio dobre rundy, ale no zdecydowanie za mało. Żuan, jakbyś miał ten, jakbyś miał krótszy nick, to bym przeczytał, a tak to widzisz. Ciężko to przeczytać. Juan Antonio, co tam dalej? Ricardo? Juan Antonio Ricardo. Meczyk w piątek o 18. Dziesięć dziewięć na 11 retto. Trochę się wyróżnia, powiedzmy ze szczerze. Ale Mirażyk nie, ja tam wiem, że retto tam na innej mapie to już mogłoby mu tak dobrze nie iść. Mam, że Mirażyk to Mirażyk nie. Nie, no Izak nie będzie trollował, no meczu, no co ty. Ja myślę, że on będzie podwójnie albo potrójnie zmotywowany. Dziękuję, Tosia, dziękuję. Lepiej gra niż śpiewa. No akurat śpiewania Izaka to też nie lubię. O. Koniec. Patrz, Janusze, prawie trafiłeś. O jedną rundę się pomyliłeś. 22 do 8, koniec drugiego meczyku dzisiejszego projektowego.
Za chwilę będzie mu podanie wyników. Zobaczymy co i jak.